Tak, dziecko, które ma sny z twoim, kurde, udziałem. Nie chcę mówić jakie, ale zaczyna się na literę E. Ero. Erotomanie, ty. Rozbudzasz jakieś żądze u dziewczynek malutkich. Hello, słodziaki, w drugiej części spin-off Lisander w słodkim flircie. Walentynkowy odcinek nie bardzo nam się udał, bo był mało romantyczny. Tu walentynki, ja liczę na jakieś, nie wiem, kiziu-miziu, a ci co? Kłócą się w najlepsze. Oby ta część była bardziej gorąca i wzrosła temperatura wrzenia, bo póki co wrę, ale z nerwów. Lisander vel Wahudre, od dzisiaj tak go będę nazywać. Lisander vel Wahudre nie chce przeprosić Merki. Postawił jej nawet ultimatum. Na dodatek czeka, aż ta pierwsza mu powie kocham cię. Dopiero wtedy je odwzajemni. Także super, dzięki ci Lisandrze, zapowiada się rewelacyjnie. Zepsułeś moje walentynki. Aż się popłacze, ale nie, tak na poważnie. Wracamy do akcji, bo czeka nas jeszcze dosyć sporo ciekawych wydarzeń do przejścia. Wydaje mi się, że to już czytałam, ale okej, możemy przeczytać jeszcze raz. Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią, prawda? Ale wróćmy do mojej wersji historii. Powracamy do akcji. W ostatnim odcinku, pod koniec ostatniego odcinka, wcieliliśmy się w postać Lisandra, dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę myśli i co przeżywa wewnętrznie. Biedny przechodzi takie rozterki sercowe, że musiał polecieć do swojego najlepszego przyjaciela Castiela, by prosić go o poradę w kwestiach sercowych. Oczywiście nie przyznał się do tego, że chodzi z Merką, ale swoim jakimś takim dziwnym sposobem, pod pretekstem pisania wierszy, tekstów, wyżalił się mu ze swoich problemów miłosnych. Castiel mu dał kilka porad, także no zobaczymy, czy wcieli je w życie. Miałam spotkać się z Aleksem i Rozą na dziedzińcu. Okej. No to lecimy. Pewnie będą nas pytać, co się stało. Roza! Czerwony kot! Czerwony kot! Aleksy, proszę, ciszej! Czerwony kot! Już jakaś misja się szykuje. O rany, co się dzieje? Nie chcesz wiedzieć? Ech, tak właściwie to nie wiem. Ale Merka czuje się źle z powodu wiesz kogo. I zaraz wszystko nam wyjaśni. Jak, oczywiście, w szkole, w miejscu publicznym, żeby wszyscy się dowiedzieli. Och, w takim razie wiem, o co chodzi. Roza, która siedziała w ławce za nami, opowiedziała Aleksemu, co wydarzyło się podczas lekcji chemii. Potem opowiedziała o naszej kłótni w ogrodzie, gdy próbowaliśmy sobie wszystko wyjaśnić. Rozo, serio? Teraz nas szpiegujesz? Ale nieźle go przycisnęła. Wiesz, nie miałam takiego zamiaru, ale ton rozmowy wzrósł dosyć szybko, dość szybko i na szczęście, że w pobliżu były tylko moje uszy, bo wierz mi, nie byliście zbyt dyskretni. Jeszcze ja i moja głośna japa. Wierzę ci. Ciężko westchnęłam. Mam wrażenie, że opowiadasz o innym facecie. Lisander zazdrosny? Jesteś pewna? A co? Twierdzisz, że nie jestem warta, żeby ktoś był o mnie zazdrosny? A tak, przyzwyczailiśmy się, że wielu chłopaków kręci się wokół Merki. Co? O czym wy mówicie? Raptem dwóch kolesi, już Boże. Gadają tak, jakby co najmniej cała szkoła za mną latała. Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. W każdym razie zazdrość Lisandra nasiliła się od czasu imprezy u Iris, gdy graliśmy w butelkę i padło na ciebie. Mogę zrozumieć, że mu się to nie spodobało. Czy nie podobało? Sama nie wiem. Teraz mam wątpliwości. Może to moja wina? Może byłam zbyt niejednoznaczna wobec Kentina i powinna była zachować między nami dystans? Zapomnij na chwilę o Kentinie. Później się nim zajmiemy. Teraz musisz ocalić swój związek i aby to zrobić, jak zawsze, mam prawdziwy plan ataku! Aż się boję, co pójdziemy kupować bieliznę w Biedronce? Ale nie będziemy dłużej tutaj rozmawiać. Dobrze wiecie, że niedyskretne uszy zawsze są w pobliżu. Tak, wszystkie ściany mają uszy. No to gdzie idziemy? Wszystko jedno, tak czy owak mnie to przygnębia. Merka ma pełną depresję. Ej, Merka, nie musisz tak dramatyzować. To nie koniec świata. Jak to nie koniec świata? Walentynki, chłopie. Mój własny chłop się ze mną kłóci. I znowu masz ekstazę, jesteś naćpany. Proszę cię, cokolwiek bierzesz, odstaw to. Natychmiast.
Co by było, gdybym ci powiedział, że mam coś, co uspokoiłoby twoje nerwy? To coś, co zawsze mnie odpręża. Narkotyki? Nie wiem. Roza spojrzała na niego pytająco. On chce, żebym też odleciała. Wtedy nie miałabym żadnych zmartwień. Muszę tylko skoczyć do domu, aby zabrać swoje rzeczy i moglibyśmy się spotkać u Merki. Pasuje wam? Co? Chcesz ćpać, kurczę, u mnie w domu? Na pewno nie. To nie powinno przeszkadzać moim rodzicom, ale ta, nie będzie przeszkadzać. Powiesz nam, o co chodzi? Dobrze, Rozo, powiem ci, ale dla Merki to będzie niespodzianka. Nie zgadnę, przyniesiesz ciuchę. Zaczął szeptać jej do ucha i zobaczyłam wyraz zaskoczenia na twarzy Rozy. Co? I zobaczyłam wyraz zaskoczenia na twarz Rozy. Ja, bardzo po polsku. Poważnie, nie zamierzasz mi powiedzieć? Same tajemnice. Och, och, Aleks, jak to możliwe, że nigdy wcześniej tego razem nie robiliśmy? Jak? Jeszcze razem nie ćpaliście? Dobrze wiedzieć. Domyślam się, że nie. Nie powiecie mi. W takim razie ja też skoczę do siebie i przyniosę co trzeba. Co oni kombinują? Jesteś pewna? Bo mam tego z 30 i nie zabraknie na... Nie słuchacie mnie już? Ziemia do Aleksego i do Rozy. Och, nieźle, ale pewnie nie mamy tych samych. What? Podtrzymuję to, co powiedziałam. Przyniosę moje. Jeżeli chcecie mi zaoferować swoją własną bieliznę, to nie, dziękuję. Ale podaruję sobie. Głośno westchnęłam. Ach, widzimy się u mnie za pół godziny. Okej, na razie. Poszli sobie chichocząc. Czasem są nie do wytrzymania, ale tak bardzo się cieszę, że są moimi przyjaciółmi. Aleksy zarumieniony. W międzyczasie mogę jeszcze trochę tutaj zostać. I co, będziemy patrzeć na ławkę? The hell? Przejdź się, a potem spotkaj się. Okej, z Aleksym i Rozą. Ona chce się włóczyć jeszcze po szkole, czy powinnam już wyjść? O, a jednak mieliśmy zostać. O, Priya i Violetta chyba o czymś żywo dyskutują. Jak wygląda Violetka? Priya się nie zmieniła. Trzymaj, tak jak obiecałam. One też sobie rozdają narkotyki. Och, Priyo, to... nie, Violetka. Jak ona mi się nie podoba w tej wersji. Czy tylko ja tak uważam? Zepsuli ją. To Hum, lepsze niż ostatnim razem. Co za postęp. Jaki Hum? What? Violetto, przez ciebie zrobię się czerwona. To dzięki tobie teraz jakoś sobie radzę. Hum. Tylko wyjaśniłam ci tę technikę, ale mam ci jeszcze wiele rzeczy do pokazania. Hum to jest jakaś technika w malarstwie? Nie wiedziałam. Hej dziewczyny, co robicie? O, Kim. O, Kim! Jaka ty jesteś sexy! Wow, wygląda lepiej. Kim, dobrze, że jesteś. Chcę poznać twoje zdanie. To będzie zabawne. Tak, długo rozmawiałam z Violettą o akwarelach, że nabrałam ochoty, aby nauczyć się tej techniki. Okej. Fascynujące. Mnie interesuje tylko związek z Lisandrem. Jest strasznie dobra w przekazywaniu swojej pasji. Taka cicha woda, ale brzegi rwie. Wie, jak przekazywać swoje pasje. Okej, już się zamykam. Och, dziękuję, ale... Zrobiłam pewne postępy, więc chciałam zrobić przyjemność moim rodzicom tym małym malunkiem. Tadam! Ciekawe, co jej wyszło. Jakiś gniot. Ach! Jakie oczy. I nie, naprawdę, ale muszę to skomentować. Ja pindole! Jak ona nisko opuszcza spodnie i bieliznę. Zobaczcie, od pępka ile centymetrów. Jezu, dziewczyno, co ty chcesz pokazać całemu światu? A, lepiej się nie dopytywać. Nie chcemy wiedzieć. A więc... Ale ewidentnie się depiluje w tych miejscach. No spójrzcie, że widać jej trójkąt. To można by powiedzieć... Kim zabrakło słów. Wiedziałam, że Priya nie może być uzdolniona w każdej dziedzinie. Pokażcie mi ten rysunek! Muszę go zobaczyć. Tak czy inaczej, cieszę się, że Violetta otwiera się na innych uczniów niż Aleksy i ja. Wróciłam do domu i rzuciłam torbę na kanapę w salonie. Rzuciłam torbę na kanapkę. Och, moja kochana! Wcześniej dzisiaj wróciłaś, przez moment byłaś Kim. Powinnam się bać? Co to za Matrix? A może my żyjemy w takiej wirtualnej rzeczywistości i tak naprawdę te postacie, z którymi rozmawiamy, to tak naprawdę nie są te postacie? No. Coś słabo wyglądasz. Mam nadzieję, że to nie rozterki miłosne.
mama tak dobrze mnie zna, ale nie mam ochoty o tym z nią rozmawiać. Nie, po prostu miałam długi dzień, bardzo długi dzień. Lisander zepsuł mi walentynki. Dobrze, ale gdybyś miała potrzebę porozmawiać, to jestem tutaj. Wyciągnęłam do niej ręce jak dziecko na rączki. Ona delikatnie mnie uścisnęła. Weź mnie na rączki. Wiem, że mogę z nią o wszystkim porozmawiać, ale z jednej strony sama nie wiem, to mnie blokuje. Dużo trudniej jest rozmawiać o Lisandrze z mamą niż przyjaciółmi. To mnie zawstydza, to wszystko. No wcale ci się nie dziwię. Moja córeczka. O. Mamo, nie przeszkadza ci, jeżeli dwoje moich przyjaciół tutaj przyjdzie? Już ich widziałaś. Ach tak? Kto taki? Roza i Aleksy. Będą zażywać narkotyki. Tak? Ta dwójka, która uszyła kostiumy do waszego przedstawienia? Były naprawdę udane. A Aleksy ma brata bliźniaka, tak? Arnolda. Arnolda. Tak, Arnolda Boczka, wiesz, z kiepskich. Armina, opamiętaj się. No właśnie. Co no właśnie? Ona mnie rozprawia. To nie Arnold, to Armin. Kochanie, jeżeli za bardzo nie nabałaganią, to nie ma problemu. Nie zostaną na kolację? Nie, nie przejmuj się tym. Dobrze mi zrobię, jeżeli razem z nimi ogarnę to wszystko. Mama poszła do łazienki, a Roza w końcu przyszła ze swoim tajemniczym sprzętem pod ręką. A może ze sobą makijaż zabrała, a Aleksy jakieś ciuchy i zrobią mnie na bóstwo? Wkrótce potem pojawił się Aleksy ze swoim sprzętem. Idziemy do twojego pokoju? Yes! Chodźmy! Od razu mogło nas tepnąć, ale nie, muszę sama łazić. No dobrze, mali spiskowcy, powiedzcie... Dlaczego Aleksy się przebrał? The hell! Co tu się dzieje? Słuchajcie, to jest dowód na to, że żyjemy w Matrixie. Powiedzcie mi wszystko. Jakie narzędzia tortur ze sobą przynieśliście? Jeżeli będziecie mi depilować cokolwiek, to się nie zgadzam. To pilnik do paznokci, ciążki do skórek i top coat. No bosko. A to moje. Prawie wszystkie możliwe i wyobrażalne kolory lakierów do paznokci. Serio? Aleksy, miałeś pomysł, żebyśmy zrobili sobie paznokcie? No tak, podoba ci się? Tak, tak, tylko że rzeczywiście się tego nie spodziewałam. Aleksy z lakierem do paznokci. Wiem, że lubi ciuchy i modę, ale to dziwne, że lubi coś tak bardzo... kobiecego. I w tym momencie ubliżyłaś większości wykonawców K-popu. Ojej, Merka, opamiętaj się. Czy ja wiem, czy to takie kobiece, żeby malować? Wydaje mi się, że po prostu zostało nam to tak wpojone. To chyba dlatego, że nauczono mnie, abym kojarzyła to z kobiecością. No właśnie, kiedy o tym myślę, nie ma powodu, aby to było zarezerwowane tylko dla Rozy albo dla mnie. Wiesz, co mnie zaskakuje? Posiadasz paletę kolorów, która bije moją kolekcję na głowę, ale nigdy nie widzieliśmy cię w liceum z pomalowanymi paznokciami. Bo mi nie dali lakieru. Ach, zaraz ci pokażę. Chociaż nie, mam właśnie... aktualnie mam przecież złote paznokcia. Zdjął skarpetkę i po... Zdjął skarpetkę! O nie, otwórzcie okno, zaczadzi nas. To są te jego narkotyki. I pokazał nam swoje paznokcie u stóp pomalowane na pistacjowo. Uwielbiam to, ale trochę boję się reakcji innych uczniów. Wcale ci się nie dziwię. Na razie wolę robić w ten sposób. To dobry kompromis. Trochę szkoda, że tak jest, ale rozumiem to. Dwóch czy trzech idiotów na pewno by to skomentowało. Amber prawdopodobnie nie zawahałby się wyrazić swojej opinii bez pytania. Amber zmieniła płeć. Jest teraz facetem. Amber prawdopodobnie nie zawahałby się wyrazić swojej opinii bez pytania. A wolałbym jej nie znać. What the hell? Co ja właśnie przeczytałam? Udam, że tego nie widziałam. Merka, nie przypomina ci to historii z tatuażem Lisandra? Wydaje się, że każdy spaceruje ze swoimi małymi tajemnicami ukrytymi pod ubraniami. Rosalia. To prawda, haha. Pokaż, co ty masz pod swoimi ubraniami. Skończmy z tajemnicami, wszyscy się rozbieramy. No to zaczynamy? I to jak? Teraz nie mogę się doczekać. Roza i Aleksy przez chwilę walczyli o prawo do zajęcia się moimi dłońmi. Czy kiedyś będę mogła się wypowiedzieć na ten temat? No dobrze, zajmę się jej paznokciami u stóp, ale pomaluję je na karminową czerwień. I nie przyjmuję żadnych innych sugestii. Podoba mi się taki kolor.
Rozo, to są dalej moje paznokcie. W każdym razie, tak jak w przypadku Aleksego, schowasz je pod skarpetkami, więc chyba lepiej je zaszaleć. Wiesz co, ja bym wolała, żeby moje paznokcie u rąk pasowały mi do moich paznokci u stóp. Bo wiesz, ja nie wiem, jak może się zakończyć moje spotkanie z Lisandrem. Wszystko musi pasować. Nie martw się, Merka, ja wypieszczę twoje dłonie i pozwolę ci wybrać kolor, nie wiem, co chciałam przeczytać. Kojoj, kolor, znowu to samo. Kolor lakieru, co wolisz? Drażetkowy róż, lukrecjową czerń, czy szmaragdową zieleń? Czy to będzie miało jakieś znaczenie? Wiecie co? Ja zrobię krótkie cięcie. Muszę się upewnić, że nie stracę ilustracji. Okej, powracam i dobrze, że to sprawdziłam. Powinniśmy wybrać szmaragdową zieleń. I to będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o zdobycie ilustracji. Bardzo dobry wybór. No to do dzieła. I bez obaw, nic więcej tam nie sprawdzałam, nie czytałam, także nie wiem, jak to wszystko będzie później wyglądało. Zaczęli się mną zajmować, a ja się im poddałam. Roza jest tak skoncentrowana, jakby od tego zależało jej życie, a Aleksy korzysta z okazji, aby poopowiadać żarty, jednocześnie perfekcyjnie malując mi paznokcie. Po takim dniu to dosyć relaksujące. Czuję się jak księżniczka. Może jeszcze masaż wykonają? Skoro jesteśmy już z dala od ciekawskich, to... Rozo, jaki masz plan? Sama jestem ciekawa. W końcu chodzi o moje życie. Jeśli dobrze zrozumiałem, problem polega na tym, że mamy Lisandra, który chce skoczyć do gardła każdemu chłopakowi, który zbliży się zbyt blisko. Fajnie to brzmi, zbliży się zbyt blisko. Merki oraz Merka, która jest na granicy załamania nerwowego. Zgadza się? Tak. Merka, tak. Po prostu. Święta, prawda? To w miarę to, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie wszystko. Lisandr jest zazdrosny, ponieważ Merka jest bardzo empatyczna i spędza dużo czasu na rozwiązywaniu problemów innych osób. Bo Merka to choleryczka powinno być. Tak sądzisz? No jasne, jestem prawie pewien, że znowu wkręciłaś się w niestworzone historie i masz prawo zachować to dla siebie, ale osoby dookoła zadają sobie pytania. Ugryzłam się w policzek, myśląc o wiadomościach, jakie dostaje Iris. Mają rację. No tak, ale co to ma wspólnego z Lisandrem? Przecież przed chwilą to powiedziałam! Spędzasz na tym cały swój czas i zostawiasz Lisandra samego, przez co wydaje mu się, że nie jest dla ciebie wystarczająco dobry. Stąd jego ataki zazdrości, tak? Tylko, że jak się spotykamy, to co? Albo nam przerywają, albo Lisander, dobra, cześć, do zobaczenia jutro. I tak to wygląda. Na szczęście rozwiązanie jest dosyć proste. Musisz zarezerwować trochę czasu tylko dla niego i dla siebie. Celem jest pokazanie mu, że nawet jeśli każdego dnia ratujesz świat, jak jakiś Batman albo Superman, to on jest twoim głównym priorytetem. To nie jest trochę zbyt proste? Hej, nie mówię, że to wszystko twoja wina. Na razie to raczej on narozrabiał. Ale zanim się obudzi i naprawdę cię przeprosi, to myślę, że to mogłoby pomóc ci naprawić sprawy między wami. Aleksy, ty też tak myślisz? No, mi to przypomina chłopaka, który był zazdrosny, że spędzałem za dużo czasu z Arminem. Słucham? Przecież to twój brat! Tak, ale mimo wszystko uważał, że nie poświęcałem mu wystarczająco dużo uwagi, więc bardzo się dla niego starałem. Opłacało się? Nie za bardzo, zawsze było mu mało. Ale to nie szkodzi, nauczyłem się, że zazdrośni faceci to nie dla mnie. Albo chłopak czuje się dobrze we własnej skórze, albo... Cóż, nie będę dla niego psuć swojej relacji z moim bratem. Nie no, wszystko super, ale moim zdaniem trochę zazdrości jest wręcz potrzebna. Aby w związku iskrzyło, oczywiście wszystko w zdrowym rozsądku. W odpowiedniej ilości. I nie jakaś chorobliwa zazdrość. Myślę, że Lisander jest bardziej rozsądny. Tak więc, Rozu, co dalej? Przypuszczam, że masz już jakiś pomysł? Oczywiście, to proste. Podarujesz mu mały prezent. Prezentem będzie zeszyt z małymi, miłosnymi bonami, wypełniony niespodziankami dla niego. Na przykład, bon na wspólnie spędzoną godzinę. Bon na wspólnie spędzoną godzinę? Wow, to on potrzebuje bonów, żeby wytrzymać ze mną jedną, jedyną godzinę? Bon na ciasto domowej roboty. Czy ja otwieram piekarnię, czy próbuję pogodzić się ze swoim chłopakiem? Ciasto domowej roboty. Pomyśli, że chce go otruć. Nie, po prostu stwierdzi, że jesteś beznadziejną cukierniczką. Rozu, nie obraź się, podoba mi się twój pomysł, ale to nie jest zbyt staroświeckie.
To przypomina 50-letnią parę, która próbuje uciec przed rutyną. Na początek dziękuję, że nabijacie się z mojego związku, bo właśnie to robię z Leo. Wow, emeryci. Poza tym, jeżeli się nad tym dobrze zastanowić, to genialny pomysł. A sama se komplementuje swoje pomysły. Ach tak, dlaczego? I Aleksy znowu się przebrał. Pomyśl o tym, sam prezent nic ci nie kosztuje. 3 kartki papieru, 2 zszywki i trochę czasu. Ale my nie jesteśmy w pierwszej klasie podstawówki. Pomimo prostoty koncepcji, możesz z tego zrobić coś naprawdę spersonalizowanego. Wpisujesz bony na rzeczy, które on naprawdę lubi, które będzie chciał robić razem z tobą. On powinien chcieć robić to wszystko bez żadnych bonów. Co, my wracamy do jakiejś komuny na kartki? Będę się, kurczę, wymieniać. Nie, po prostu nie wierzę. Uważam, że to o wiele bardziej ujmujące niż pudełko czekoladek czy coś kupionego w sklepie, ponieważ poświęciłaś swój czas i uwagę, aby to zrobić. Zrobię mu laurkę z podpisem: wal się, mendo, zepsułaś moje walentynki. Spłoń. Jeżeli tak na to spojrzeć, ten pomysł rzeczywiście nie jest taki zły. Dzięki, Aleksy. Tak, nawet dosyć romantyczna. Zależy, co będzie na tych bonach. Tak właściwie to ile bonów umieściłaś w swoim zeszycie? Pewnie setki. Powiedziałabym z 10. Wow, będę musiała się zastanowić, aby znaleźć aż tyle pomysłów. Merka, a więc się zgadzasz? Robimy to? Jeśli chcesz, mogę podać ci kilka pomysłów. Jasne. Ej, ja też chcę pomóc. Poprosili o kartki i długopisy, aby zapisać swoje pomysły. Ja też zastanawiałam się, co umieścić na kartce. To nic nie kosztuje, żeby spróbować, a samo ćwiczenie jest całkiem zabawne. Mam nadzieję, że Lisandrowi też się spodoba. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że mnie wyśmieje? Roza doradziła mi, żebym zaczęła od czegoś, co moglibyśmy zrobić razem. To mogłoby być... Barabara, tak jak w Simsach. Bon na szperanie w sklepie z winylami, bon na wspólne wagary, bon na wspólną kawę i rozmowy o świecie. Tak, cudownie. Żadnego bonu na to, żeby się przytulili, pocałowali, wymasowali, nie. Nie, co to ma być? On lubi muzykę, więc może bon na szperanie w sklepie z winylami? Nie wiem, strzelam, ale niech będzie. Przeczytałam na głos mój wybór. Przyznaję, że to dobry pomysł. Wydaje mi się, że powiedział, że ma w domu gramofon. O, proszę. No i mamy. To byłaby dobra okazja, aby porozmawiać o muzyce. On to uwielbia. Nie musisz mi tego mówić, to jest mój chłopak. Ja to wszystko wiem. Ten facet ma unikalny styl. Uwielbiam to. Gramofon, co za klasa. Ej, hej, 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 hej. Nie rób tych takich erotycznych, kurczę, ekstazjonalnych, ekscytujących. Nie, co ja chciałam powiedzieć. Nie ekscytuj się tak, okej? Tu mowa o moim chłopaku. I nie przeżywaj ekstazy. Właśnie, ekstaza, to chciałam powiedzieć. Na myśl o moim chłopaku. Opamiętaj się. Dalej zapełnialiśmy nasze kartki. Oboje poddali mi świetne pomysły. Zanotowaliśmy urocze rzeczy, ale Merka, nie sądzisz, że powinnaś zapisać coś bardziej, wink wink, intymnego? Przecież to twój ukochany, nie chcesz jedynie iść z nim do muzeum! Ja to mówię od samego początku. Ech, niech się zastanawia. Będzie pikanteria. Bon na pocałunek w szyjkę. Bon na danie domowej roboty. Co ty z tym gotowaniem? Chcesz być jego kurą domową? Bon na przytulanie. Na pocałunek w szyjkę. Przeczytałam na głos swój pomysł. Lepiej nie. Dobrze, ale to jest bardzo... Co? Grzeczne, to urocze. Grzeczne! Wkleję mu się... Wkleję, Boże. Dostam mu się do szyi i zacznę ssać, to też będzie takie grzeczne. Jak odkurzacz go wessam. Ech, nie musicie się ze mnie nabijać. Możesz zachować ten pomysł, ale myślę, że mogłabyś wymyślić coś lepszego. Przechodzimy do poważniejszych tematów. Wcale nie jestem ekspertem, sam będąc chłopakiem i lubiąc chłopaków, ale... Ja lubię jego szczerość. No dobra, dobra, słuchamy cię. No, bezpośredni sposób, aby doprowadzić faceta do wrzenia, znaczy do szału, to... Dobry masaż. I te oczy pełne ekstazy. Tak, tak, Aleksy, już wiemy, co ty sobie wyobrażasz. Och, mówimy o poważnych sprawach. Czy ona naprawdę jest w związku przez długi czas? Serio, mówimy o poważnych sprawach. Masaż. Okej, okay. Ja bardzo podoba mi się ten pomysł, ale...
A, wyobraziłam sobie, jak siedzę nad nagim torsem Lisandra. Ojojojojojojojoj. Nie mogę tego napisać. Pomyślisz, że to zaproszenie do... Ech, Barabara. Merka, jesteś urocza, gdy jesteś taka zawstydzona. Dzięki, dzięki. Nie rozumiem twojego rozumowania. Obawiasz się, że masaż pójdzie w innym kierunku? Przecież o to w tym chodzi. Naprawdę robię się czerwona. Muszę być czerwona jak piwonia. Tak, tak. W końcu zostawiłam pomysł Aleksego. Zobaczymy. Nie no, nie może dojść do Barabara, bo to będzie w ostatnim odcinku chyba, więc... Nie, nie zrobiliby mi tego. Nie jestem na to przygotowana. Będę musiała oznaczyć ten odcinek plus 16 albo plus 18. Zastanowiłam się trochę i wpadłam na pomysł. To dosyć proste, ale powinno spodobać się Lisandrowi. Powinnam znowu... Aleksy, zasłaniasz mi rozę. Powinnam znowu zaprosić go do tamtej restauracji. To byłaby dobra okazja, aby podarować mu mój prezent. Do której restauracji? Do tej, w której byliśmy we czwórkę z Leo? Tak, mamy stamtąd dobre wspomnienia. Myślę, żeby to docenił. No i super, nie możesz mu okazać w lepszy sposób, że ci na nim zależy. Tak, i to po tym spotkaniu w restauracji Lisander mnie odprowadzał do domu, mój ojciec wpadł w szał i pogonił Lisandra. I żeśmy się wtedy trzymali na dystans, tak? Chyba tak. Mogłam się to pomylić z jakąś inną sytuacją, ale wydaje mi się, że to właśnie po tej ucieczce do restauracji tak było. Tak, zgadzam się. Tak właściwie to strasznie się cieszę, Merka, bo mam wrażenie, że dzięki nam udało ci się wyluzować. Mylę się? Tak, zgadza się. Przyjaciele, nie wiem, co bym bez was zrobiła. Dajcie pyska. Och, z pewnością miało być nagie i bezbarwne paznokcie. Wybuchnęliśmy śmiechem. No, naga to ja na pewno nie banda, wiesz? To miłe, że zawsze mogę na nich liczyć. Bo to w końcu ja mam masować. Sama nie będę masowana. Nadeszła pora kolacji i Roza i Aleksy musieli wracać do domów. Po drodze pożegnali się z moimi rodzicami. Dzięki nim czuję się o wiele spokojniejsza. Mam nadzieję, że Lisander też się trochę wysili. Jeśli każdy z nas wykaże się inicjatywą, to wszystko powinno się ułożyć. Po kolacji szybko położyłam się spać. Nic mi się nie przyśniło. No ekstra, ale jak poznała tego Ewana, to miała jakieś dziwne, erotyczne sny z Kentinem i w ogóle, ale nie. Wielkie wydarzenie się szykuje z Lisandrem, o czym śni, o niczym. Następnego ranka wrzuciłam do torby notesik z bonami, który przygotowaliśmy i poszłam do szkoły. Mam nadzieję, że dzisiaj lepiej się dogadamy. Ta, już sobie wyobrażam, idź do szkoły i zaproś Lisandra. Na bora, bora. Jestem nienormalna. Którędy idziemy? Parkiem? Przystankiem? Idziemy parkiem. Natkniemy się na kogoś, czy nie? Ciekawe, czy można tutaj zdobyć jakieś ukryte rzeczy. Przyszłam pod szkołę i z dala wypatrzyłam Lisandra na dziedzińcu. Od razu? Tak na hello? Na dzień dobry? Pomimo mojej rozmowy z Aleksem i Rozą, nie mogę przestać się wahać. Nasza ostatnia rozmowa była kompletną katastrofą. Podejdę do Lisandra i powiem mu, słuchaj, wprowadzili komunę, teraz będziemy wszystko brać na kartki, proszę, mogę ci dać swoje. Masz tu kartki na cukier. Nie ma czasu na zastanowienie, idzie w moją stronę. Nie wiem nawet, czy powinnam dalej się na niego złościć, czy... Merka, te trzy kropki mnie wkurzają. Cześć, Lisander. Kolejne kropki. Potwarz. Obserwuje mnie, chyba szuka słów. Ciekawe, o czym myśli. To ładne. Słucham. Co ładne? Twoje paznokcie. Zazwyczaj ich nie malujesz, prawda? Pasują ci. O, zauważył moje paznokcie. To się im przyjrzysz zaraz z bliska, jak ci wbiję szpony w gałę. Jak się nie opamiętasz. O, dziękuję. Znowu zapadła cisza. Super. Jest mega niezręcznie. Potem postanowiłam przejąć inicjatywę. W przeciwnym razie nigdy nie ruszymy do przodu. Jak zwykle ty. Masz czas dzisiaj wieczorem? Oczywiście. Dlaczego? Jak podskoczy. Jakby ktoś go prądem popieścił. Och, to niespodzianka. Pamiętasz restaurację, w której byliśmy z Rozą i Leo? Przyznać się, czy powiedzieć, że to niespodzianka? Może powiem mu, że chodzi o tę restaurację. Tę, w której Roza tyle zjadła, że aż rozbolał ją brzuch.
kolejna po twarz. Pierwsze, co mu się kojarzy z tym miejscem, to... O, Rosalia, tak dużo zjadła, że aż brzuszek ją rozbolał, była taka biedna. Zamiast pomyśleć, to w tej restauracji wyglądałaś wtedy tak pięknie. Nie, kurde, myśli pierwsze, co... O, Rosalia, dużo zjadła. Nie mogłam się powstrzymać, aby się nie uśmiechnąć, a on wyglądał, jakby się rozluźnił. Kij ci w oko. Tak. Chciałabym, abyśmy poszli tam tylko we dwoje. Nie wiem, czy na to zasługuję, ale bardzo się cieszę, że mi to zaproponowałaś. Spotkajmy się dzisiaj wieczorem przy wejściu do parku o 20:00, dobrze? I pewnie mnie wystawi. Dobrze. Nic poza tym, żadnego kiziu-miziu. I, Merka, dziękuję. Zaraz miały zacząć się lekcje i poszedł z innymi uczniami. Co? Ja wiem, że my ukrywamy ten związek, ale... Goddammit, mógł chociaż mnie musnąć jakoś, ja nie wiem. Oddaliłam się, aby zadzwonić do restauracji. Czy on myśli, że jestem wiatropylna? Jak tylko, nie wiem, otrze się o mnie, to zajdę w ciążę czy coś. Nie, okej, zaczynam bredzić. Za dużo słodkiego flirtu i Eldari. Wysłałam też wiadomość do mamy, aby nie czekała na mnie z kolacją. Mam nadzieję, że zrozumie. O, kac. Pamiętam, jak ostatnim razem walczyłam sama ze sobą, aby zebrać się na odwagę i zaprosić Lisandra. Czasami o wiele łatwiej jest zacząć działać bez zastanowienia. Atmosfera między nami nie jest najlepsza, ale nie wygląda tu już jak wczorajsza zimna wojna. Zapraszając go, mam szansę na poprawę sytuacji. Odwagi, Merka! Wszystko będzie dobrze. Okej, przygotuj się po lekcjach na spotkanie. W jaki sposób mam się przygotować? Lekcje w końcu się skończyły. Mam wrażenie, że trwały całe wieki. Zostało mi jeszcze kilka godzin do spotkania z Lisandrem, więc będę mogła wrócić do domu i się przebrać. Wracamy do domu, będziemy sexy śmexy. Hej, 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 gdzie się wybierasz? No, do domu, idę się przygotować. Idziesz ze mną? Nie sądzisz, że skoro to niespodzianka, to powinnaś wysilić się bardziej niż zwykle? Sugerujesz, że nie mam gustu, że nie mam ładnych ciuchów? Przyznaj, że mówisz to, żeby znowu mnie zaciągnąć do butiku Leo. Hej, nie było mowy, że ja mam wydawać pieniądze na nowe stroje. Ja mam dostać strój! Oczywiście. Westchnęłam rozbawiona. Każdy pretekst jest dobry, aby pójść na shopping, prawda? Dziewczyny wyszły... Wow, jak kolejno zaczęły się pojawiać. Dziewczyny wyszły razem na dziedziniec. Taka fala dziwna powstała. Niu. Kto idzie na shopping? O nie, nie mogę jej powiedzieć, że mam randkę, prawda? To by zdemaskowało mnie i Lisandra. Ale jeżeli je zaproszę, to Iris mogłaby się trochę rozerwać, a teraz naprawdę tego potrzebuję. Już ona się rozerwała, rozebrała. Roza i ja, ale możemy iść... Ale możesz iść z nami, Iris? Roza i ja, ale możecie iść z nami. Ja mogę... Wow. Wszystkich zaprosić na raz? O, okej, no to idziemy wszystkie. Naprawdę? Bardzo chętnie. Dziewczyny, co wy na to? Wow, jaka ustawa. Och, mogłoby być zabawnie. Domyślam się, że mogę wam pomóc z przymiarkami. Się zaczerwieniła, bo zobaczy Merkę w samej bieliźnie. To nie moja bajka, ale nigdy niczego nie robię w babskim gronie, a więc czemu nie? Ale jestem pod wrażeniem Kim. Ładnie ją zrobili. Ja uwielbiam ubrania, więc to nie jest dla mnie problem, wręcz przeciwnie. Ciekawe, jaki strój mi wybiorą. Poczułam, jak Roza pociągnęła mnie za ramię. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to trochę nam się spieszy. Mam spotkanie za godzinę. Dzięki, że nie powiedziałaś, że to ja mam randkę. Nie ma problemu, idziemy. O-o. Podczas gdy się oddalałyśmy, Roza zwróciła się do mnie szeptem. Nie przewidziałam tego. Szczerze mówiąc, ja też nie. I co teraz? W sumie to zabawnie jest chodzić po mieście w grupie. Wszystkie razem dyskutowałyśmy. Teraz byle nie dać się nakryć. Nikt nie może podejrzewać, jakie mam plany na dzisiejszy wieczór. Jeżeli wybierzesz jakąś seksowną sukienkę, no to... Ta, seksowną sukienkę. Hello, widziałam już ten strój, który jest do wygrania. Do zdobycia. Weszłyśmy do butiku Leo. Okej. Okay. Witam, panie! No cześć, Leo. Dlaczego się nie ładujesz? Hello? Leoncio? The hell? Przeszedł operację plastyczną, wygląda jak dziewczyna. Tamta wersja ciebie była lepsza. Jest was więcej niż zwykle. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. No, hello prowadzi sklep, on na tym zarabia. Jak mam przeszkadzać większa liczba klientów? Wręcz przeciwnie, zawsze się cieszę, gdy mogę wam pomóc.
Super. Wyglądasz jak dziewczyna. Och, ten sprzedawca jest całkiem niezły. Tak. Ej, wara od niego. Rosalia zaraz złapie się za łupy z Prio. Nie mów mi, że to... Tak, Prio, to Leo, chłopak Rozy. Ześmiałam się, nawet Prio czasem strzela gafę. A skąd mogła wiedzieć? Roza mi o was mówiła, jesteście Violetakim i Prio, zgadza się? Hej, pominąłeś Marka. Bingo, kolego, wymiatasz. Mamy mało czasu, a więc przejdźmy do sedna. Musimy znaleźć idealny look dla Merki na dzisiejszy wieczór. Do dzieła! Wolałabym podzielić się swoim zdaniem, ale siłą wepchnęła mnie do przymierzalni. Hej, nieładnie. Iris, powiedziałem ci odpowiedzialne zadanie. Gorsety. Gorset! Nie będę mogła oddychać. Prio, będziesz w parze z Iris. Chcę żakiet, który będzie do niej idealnie pasować. Żakiet. Violetto, masz oko do kolorów. Zajmij się dodatkami. Mam wrażenie, że słyszę generała, który rozkazuje swojej armii. Kim? Ty... Ech... Co? Nie wchodź nikomu w drogę i niczego nie podpal. Nie martw się, stara. Mogę czekać obok przymierzalni i wymienić ubrania, jeżeli rozmiar nie będzie pasował, okej? Okej. Ja im nie ufam. Doskonale, żołnierzu. Właśnie takiej inicjatywy potrzebuję. Ja zajmę się butami. Do dzieła. Może tak poczekasz, aż mi wybiorą strój, później dobierzesz buty, a nie. Violetta poleciała szukać dodatków, chociaż nawet nie wie, jak wygląda strój. Dajcie po buty. Jeez Louise. Bałam się, że dziewczyny zaczną zadawać pytania, ale najwyraźniej po prostu cieszyły się, że mogą pomóc. Tym lepiej. Wkrótce potem połowa asortymentu sklepu znalazła się w mojej przymierzalni. Hej, do przymierzalni to można maksimum 3 rzeczy wziąć. Roza czasem mnie przeraża. Po dobrej pół godzinie w końcu wybrałyśmy jeden strój. Tylko spodnie mi się podobają. Ewentualnie jeszcze ta bransoletka, której tutaj tak dobrze nie widać, ale... Co to ma być? Ona na koszulkę założyła gorset, czy to jest taki gorset? Jeszcze ja mam zapłacić. Ja myślałam, że ja dostanę to. The hell? Mam płacić za to badziewie? Jeszcze te buty. Jakie one są brzydkie! Masz tą torebkę. Okej, zostawię cię w tej torebce. Jezu, te buty! Co to ma być? Jakby w jakimś kabarecie występowała. Ach, ale jestem zadowolona! Wyglądasz wspaniale! Tak, rewelacyjnie. Bardzo mi się podoba. To onieśmielające. Wszystkie lustrują mnie od stóp do głów. Można by powiedzieć, że wszystko ci pasuje. Tak. Musicie sobie kupić okulary. Nie przypadam za gorsetami. O, dzięki ci, Kim. I to ona powinna była mi wybrać strój. Chociaż wiecie, z kim ona mi się kojarzy? To znaczy jej strój? Kojarzycie taką bajkę Hanny Barbery? Zaraz, jaki to był tytuł? Szalone wyścigi albo odlotowe wyścigi? I tam był, tam była taka postać Dick Dastardly. I nie wiem dlaczego, ale kiedy widzę Kim, to mam skojarzenia z nim. Nie wiem dlaczego mam skojarzenia. Może przez ten szaliczek, on też miał taki szaliczek właśnie. Jeszcze te gogle i tak dalej, czapeczka. Okej, lecimy dalej. Nie przepadam za gorsetami, ale trzeba przyznać, na tobie wyglądają świetnie. Teraz żałuję, że to nie Kim mnie ubiera. Bo po prostu wyglądasz w tym doskonale, Merka. Tak, tak, słuchajcie mi dalej. Dziewczyny, za bardzo mnie komplementujecie, przestańcie już. Jeszcze przez jakiś czas śmiałyśmy się i plotkowałyśmy. Roza wbiła sobie do głowy, aby ulepszyć styl Kim. Nic jej nie zatrzyma, co? Ale Kim się nie daje i zachwala korzyści noszenia shortów przez cały rok. Powodzenia, jeżeli chcesz, aby zmieniła zdanie. Leo próbuje dyskutować z Violetą, ale biorąc pod uwagę jej małe kroki do tyłu i to, że przed chwilą przewróciła stojak, myślę, że nadal czuje się zbyt niezręcznie, aby rozmawiać twarzą w twarz z chłopakiem. O! Prio podeszła do mnie i dyskretnie szepnęła mi do ucha. Violecia to tylko może rozmawiać, ale z Aleksem. Merka, nie stresujesz się za bardzo randką z Lisandrem? Co? Sama się domyśliłaś? Ona o wszystkim wie. Wiesz, do tego nie trzeba być medium. Prio jest jedną z niewielu osób, które wiedzą o mnie i Lisandrze. Nie chcę jej nudzić, opowiadając jej o swoich problemach, ale przynajmniej nie muszę się przed nią z tym chować. A Lisander miał problem, żeby przyznać się najlepszemu przyjacielowi do tego, że jest w związku z Merką. A Merka co? Wszystkim rozpowiada. Nie, nie, ja pamiętam, że Prio sama na to wpadła. Muszę przyznać, że trochę się stresuję.
Niepotrzebnie. Mogę wiedzieć, gdzie idziecie? Do restauracji. Mogę się założyć, że to prawdziwy dżentelmen, który z pewnością odsunie ci krzesło, abyś mogła chyba upaść, a nie usiąść. Bo ostatnio jest na mnie cięty. Pewnie tak. Nerwowo spojrzałam na Iris i Violetę. Priya chyba zrozumiała, że nie powinna naciskać. Możesz mi tu radzić? Widziałam kilka ładnych kapeluszy, ale nigdy ich nie noszę i nie wiem, czy mi pasują. Nałożyła na głowę kapelusz, odwróciła się do mnie i pytająco na mnie spojrzała. Okej, ja nie widzę tego kapelusza. Może jakiś inny kształt, ten zakrywa twoje oczy. Nieźle, powinna się częściej nosić. Wolę fedorę. Lubię fedorę. A co by się stało, jak powiem, może jakiś inny kształt, ten zakrywa twoje oczy? Nie wiem. Spojrzałam na kolekcję Leo, wybrałam kapelusz z okrągłymi, krótkimi krawędziami i nałożyłam go jej na głowę. Dlaczego tego nie widzimy? Co o tym myślisz? Nie wiem, bo nic nie widzę. Ale masz oko, jest świetny, chyba go wezmę. O proszę, strzeliłam dobrze. Nigdy nie odważę się wyrzucić was ze drzwi. Widać, że świetnie się bawicie. Okej. Wyrzucić nas ze drzwi? Przecież nie jest jeszcze... Spojrzałam na telefon. O nie, spóźnię się. God damn it. Na co, Iris? Wszystko musi wiedzieć. Ech, nie wiem, co mam jej powiedzieć. Czy odpowiedzieć. Na kolację rodzice Merki nie lubią, gdy wychodzi późno wieczorem. A, dzięki, Rozo. Tak, wiecie, mój tata jest taki surowy. W tym kłamstwie jest ziarno prawdy. I to jakie ziarno? Szkoda, mam szczęście, mam tylko mamę, ale jest raczej spoko. What? Masz szczęście, bo masz tylko mamę? No okej. Okay. Skorzystałam z okazji, że Iris skupiła swoją uwagę na telefonie i szepnęłam do Rozy. Nie mam nawet czasu, aby zahaczyć o dom. Co mamy zrobić? Przebierz się w toalecie, nie wiem. Merka, przestań panikować, masz już na sobie nowy strój. Zajmę się twoimi ubraniami, okej? Okay? Leć już. Och, dziękuję, Rozo, ratujesz mi życie. Na razie, dziewczyny. Gdzie ustawił w kolejce? Mam was kolejno całować w policzek, czy jak? Oh, było genialne. Spotkaj się z Lisandrem przy wejściu do parku. Nie spóźnij się! Okej, lecimy. Chociaż pędziłam co sił w nogach i tak jestem spóźniona. Bosko. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że mimo wszystko nie przybyłam za późno. O, jest. Ach, Merka! Przepraszam! Wyszedłem wcześniej, ale chciałem pójść skrótem i cóż... Byłem pewien, że skręciłem w dobrą ulicę. A kiedyś swojej głowy zapomnij. Będziesz się śmiał, ale ja też się spóźniłam. Haha, naprawdę? Można by powiedzieć, że się zmówiliśmy. Zawsze chodzisz z głową w chmurach. Jak nie jedno, to drugie. Niewiele myśląc, zrobiłam krok w jego stronę, a on pochylił się, żeby złożyć mi pocałunek na Na czole?! Czy ja jestem twoją kuzynką, czy coś? A więc, o ile dobrze pamiętam, żeby dotrzeć do restauracji, trzeba pojechać autobusem. Chodźmy! Okej, mamy jechać autobusem? W parku jest tak spokojnie, mam ochotę chwycić go za rękę. Poszłam w złą stronę tak w ogóle. Nagle dostrzegłam zbliżającą się do nas znajomą sylwetkę. O nie! Tylko nie ona! Zanim zdążyłam zmienić kierunek, stałyśmy już twarzą w twarz. Kto to? Kto to? No tak, jeszcze tej brakowało. O, zmienili ją. Jeszcze powiedziała, och. O, cześć Nina. Ją to wita pełnym imieniem. Do mnie to mówi po prostu trzy kropki. Mówi do mnie trzy kropki. Nie chodzi mi o to, że wiecie, nie odzywa się, kiedy mnie widzi. Albo po prostu, hej. Cześć Lisandrze i cześć tobie. Cześć tobie, no, cześć tobie. Cześć, naprawdę mam nadzieję, że znalazła się tu przypadkiem. Nie ma powodu, by nas śledziła. Widzisz, Lisander? A czy ty rozmówiłeś się z Niną jak trzeba? Walnąłeś pięścią w stół i powiedziałeś, odwal się ode mnie, gówniaro? Długo się nie widzieliśmy, wyglądasz świetnie. Czy on właśnie skomplementował jej wygląd? Okej. Nabierz głęboki wdech, nie denerwuj się, chociaż mam ochotę go strzelić. Z tego, co mówił mi Lisander, nie widzieli się od czasu wydarzeń w szpitalu. Akurat w to uwierzę. Przysłała mu liścik, w którym przeprosiła za swoje zachowania. Tak, już trochę lepiej. Tęskniłam za tobą, gdy nie mogliśmy się zobaczyć. I popatrzcie, jaka to jest hipokryzja. On się wkurza, że
Ketin coś tam walnie do mnie, a ona ewidentnie, i to przy mnie, kurde, przy mnie mówię, mówi, tęskniłem za tobą, gdy nie mogliśmy się zobaczyć. Jakie spotkania, gówniaru jedna? Jakie tęskniłam za tobą? To prawda, że Nina powiedziała mi, iż przed wypadkiem widywali się co tydzień. Co tydzień się widywali. W jakim celu? Jednak ciężko mi uwierzyć, że on za nią jakoś specjalnie tęsknił od tamtego czasu. Nie potrafię zapomnieć tego, co zrobiła. Widzę, że nadal jesteście razem. Trochę nam się śpieszy, wybaczysz? Jak tam twoja mama? Jeśli się nie pośpieszymy, spóźnimy się do restauracji, goddammit. Dobra, zapytam o twoją mamę, będę miła. Lekarz powiedział, że jest na drodze ku wyzdrowieniu. Nie mogę się doczekać, aż znów będziemy robić mnóstwo rzeczy razem i aż zabierze mnie do kina. No super. I aż będę mogła jej przedstawić Lisandra oczywiście. Jako kogo? Że... jest rozwalne. Zawsze przy mnie byłeś i dużo jej o tobie opowiadałam. Powiedziała mi, że poznanie moich przyjaciół sprawi jej przyjemność. Jak ona mnie wkurza i jej gorset wygląda milion razy lepiej jak mój. Stłumiłam westchnienie ulgi. Zdawało się, że się uspokoiła. No to chyba, nie wiem, czytam zupełnie co innego niż Merka. Ta w grze. Bo ja się zrobiłam jeszcze bardziej wkurzona. W takim razie może pójdziemy razem na film. O, na pewno nie. On jej proponuje wyjście do kina. Czy on zdaje sobie sprawę, że idąc sam na sam z dziewczyną do kina... Nie, okej, nie drążmy tego. Po tym wszystkim, co zrobiła, on jest czasami zbyt miły. Nie, jest wpieniający i zaraz dostanie w tapetę. Może następnym razem zadzwonię, by zapytać, co u ciebie. Ekstra! Wymienili się numerami, będą ze sobą SMS-ować. Och tak, byłoby cudownie, do później. Cześć, Flondro. Nina oddaliła się, a my poszliśmy w swoją stronę. Jestem zaskoczona, myślałam, że gdy ją znowu zobaczysz, myślałam, że będziesz zły. I powinieneś być zły, patafianie. To znaczy po tym, co ci zrobiła. Rozumiem, można byłoby tak pomyśleć, zważywszy na to, ile razy jej mówiłem, żeby dała mi spokój. Ale od czasu mojego wypadku, a zwłaszcza tego, co się stało między wami w szpitalu, sądzę, że sama zrozumiała, że posunęła się za daleko. Tak, oczywiście. Jej zachowanie potrafi wytłumaczyć, ale mojego już nie. Dlaczego rozmawiam z Kentinem? Hello, chodzimy do jednej szkoły, do jednej klasy, znamy się od bardzo dawna. Idziemy na randkę, a on normalnie wkurzył mnie jak nigdy do tej pory. Jest za młoda, by zrozumieć. Cały czas będzie ją usprawiedliwiać, no? Będzie zasłaniał się wiekiem. Jest za młoda, by zrozumieć, że obsesyjne śledzenie kogoś nie sprawi, że automatycznie zostanie się przyjaciółmi, ale... Tu po co się z nią umawiasz co tydzień? Fajfusie! Przyjaciółmi? Jednak jest trochę naiwny w tej kwestii. Zdałem sobie także sprawę, że miała przede wszystkim potrzebę, by była przy niej druga osoba. Bez mamy to tylko małe, samotne dziecko. Tak, dziecko, które ma sny z twoim, kurde, udziałem. Nie chcę mówić jakie, ale zaczyna się na literę E. Ero. Ty erotomanie, ty. Rozbudzasz jakieś żądze u dziewczynek malutkich, a więc zrobiło ci się jej trochę szkoda. Być może, z pewnością jest za młoda, żebyśmy się przyjaźnili, ale przejdzie jej. Okej, także ja już kompletnie nie rozumiem jego zachowania. Jest za młoda, żeby się przyjaźnili, ale spotykają się co tydzień. Chodzą do kina i w ogóle poznaje jej mamę. Brawo! Cieszę się, widząc, że idzie ku lepszemu, jeśli chodzi o jej samopoczucia. A, walić samopoczucie Merki. Liczy się samopoczucie wszystkich innych. Mam nadzieję, że ma rację i że Ninie wkrótce przejdzie ta dziwna obsesja. Niemal spowodowała coś nieodwracalnego. Mam nerwa. Wybaczcie, ale mam nerwa, naprawdę. Nie mogę uwierzyć w to, że on jest taki dwulicowy. O, ja pikole. I ten odcinek trwa ponad 50 minut. Wow! Dobrze, w takim razie będziemy kończyć już w tym momencie. Nie wiem, jak długa będzie ta randka. Jeszcze pewnie będzie ta sytuacja z bonami, także... troszkę potrwa, a ja już mam ponad 50 minut, także wybaczcie, powstaną 3 części, nie 2. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i co, do usłyszonka już jutro w kolejnej części słodkiego flirtu i spin-offu z Lisandrem. Pa, pa!